Dzisiaj o tym, że czasy są złe i że w tych złych czasach potrzebujemy superbohaterów. Dlatego dzisiaj koszulka z Kapitanem Ameryką. Robimy chwilową przerwę ze wspominaniem lata, ale po kolei. Ale po kolei, bo być może będzie o czymś kompletnie innym. Bo zerkniemy do Pisma Świętego i zobaczymy, co Boże Słowo mówi o czasach, w których żyjemy i o czasach, które przed nami. Ale zanim, teraz jest ten czas, żeby subskrybować nasz kanał, teraz jest ten czas, żeby dać łapkę w górę, łapkę w dół, jakkolwiek zechcesz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Jesteśmy tutaj po to, żeby szerzyć dobrą nowinę, żeby głosić to, że Bóg jest dobry, żeby głosić to, że kocha każdego człowieka i że każdego prowadzi do zbawienia. Pamiętam taką sytuację, kiedy chwilę przed zamknięciem wszystkiego, wszystkich biznesów, barów, pubów, kościołów, byłem na spotkaniu modlitewnym naszym, to było jedno z ostatnich, bodaj przedostatnie nasze modlitewne spotkanie. I na tym spotkaniu modlitewnym naszym był gość, który miał dar prorokowania. I podszedł do mnie, ja go nigdy wcześniej w życiu nie widziałem i nie znałem człowieka, on też nie znał mnie. I powiedział, podoba się Bogu to, że potrafisz skierować wzrok innych ludzi w górę. Że potrafisz skierować wzrok innych ludzi ku Bogu i ku Jego dobroci. Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl w tym momencie, było to, że muszę reaktywować nagrania na projekcie Owca, że muszę zrobić coś, żeby powiedzieć to, co mam w sercu. I tak 17 marca powstało pierwsze w historii Owcy nagranie na żywo na Facebooku. Można sobie, to się ładnie mówi, przeskrolować do tyłu i zobaczyć 17 marca nagranie z mojej pracy generalnie, które oparłem w zasadzie w całości na 21 rozdziale Ewangelii Łukasza. I dzisiaj chciałbym zrobić to samo, ale pójść troszeczkę inną ścieżką. Jestem z powrotem. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 21, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 i, przepraszam, 24 i w Ewangelii Marka w rozdziale 13 Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych. Mówi o tych tragicznych wydarzeniach, które będą działy się na końcu świata. Koniec świata. Apokalipsa. Przewija się przez nasze media, przewija się przez naszą głowę. Różne proroctwa, różne słowa. To gdzieś wszystko kumuluje się w nas, akumuluje się w lęk i w niepewność. Ale na szczęście Boże Słowo jest Słowem żywym. Boże Słowo jest tym, co Bóg mówi do nas także teraz, dzisiaj. I ja chciałbym oprzeć się dzisiaj na Bożym Słowie i przez kilka fragmentów zobaczyć, kim powinniśmy być, jacy powinniśmy być, co powinniśmy robić, czego nie robić. Modlę się za Was, modlę się za siebie i za każdego, kto będzie oglądał to kiedykolwiek. Żeby Duch Święty dotknął Cię teraz swoim ogniem. On jest duchem prawdy, żeby pokazał Ci, jaka jest prawda. Więc pozwólcie, że przeczytam fragment, który otworzy nam drzwi do dzisiejszych rozważań. Pan Jezus mówi do swoich uczniów tak. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. To jest Łukasz 21, 25 do 28. A na ziemi trwoga narodów wobec
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To był ten fragment, który sobie przypomniałem, kiedy Andrew opowiadał mi o mnie rzeczy, których nie powinien wiedzieć. I to jest takie moje powołanie na ten czas. To jest takie moje wezwanie na ten czas. I myślę, że czas dojrzał, żeby trochę się tym z wami podzielić. Popatrzmy na ten fragment. Link do tego fragmentu jest w opisie filmu. On będzie odnosił do pliku na Google Drive, w którym są te wszystkie fragmenty, przez które dzisiaj będę szedł, że można sobie je poczytać. Też można sobie otworzyć Biblię oczywiście. Jakkolwiek, czy w wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej. Myślę, że teraz nie ma problemu, że ktoś może nie mieć Pisma Świętego pod ręką. Wystarczy ściągnąć apkę. Pan Jezus mówi, że przyjdzie taki czas, że ludzie mdleć będą ze strachu. Czas, w którym obecnie żyjemy, jest czasem trudnym. Jest czasem, który generalnie jest czasem nieznanym i czasem takim bezprecedensowym. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. I wszystkie zachowania ludzi też są bez precedensu. Nikt nie wie, jak działać. Wszystko jest chaotyczne. Ktoś próbuje w tym znaleźć sens i to, co widzimy, co się kotłuje przez media społecznościowe i co się kotłuje przez, że tak się wyrażę, chrześcijańskie, katolickie media społecznościowe, co ludzie sobie nawzajem przesyłają, co ludzie udostępniają na swoich tablicach, profilach, rodzi niepewność i rodzi strach. Czyli wchodzimy powoli w ten moment. Jeszcze długo nam do tego czasu, żeby ludzie mdleli ze strachu. Jeszcze nie mdlejemy ze strachu, ale już się boimy. Ale Pan Jezus mówi, że w tym czasie, kiedy ludzie będą mdleli ze strachu, co my, jako osoby ochrzczone, co my, jako chrześcijanie, mamy robić? Czy mamy się bać? Czy mamy mdleć ze strachu z innymi ludźmi? Jezus mówi, nie. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha. Co znaczy nabierzcie ducha? Odwagi. Uśmiechnijcie się. Radości. Podnieście głowy. Spójrzcie w górę. Zbliża się nasze odkupienie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset mówi: wpatrujmy się w Jezusa, który jest dawcą naszej wiary i jej celem. To jest nasze patrzenie w górę. List świętego Pawła do Kolosan, 3 rozdział, 1-4 i potem 12-17. 1-4 mówi tak: szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus, wasze życie, ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim. Zanim przejdę do dalszego ciągu, patrzmy w górę. Nasze życie jest patrzeniem w górę. Ktoś kiedyś powiedział, że łatwo odróżnić osobę martwą od osoby żywej. Jeżeli położymy obok siebie człowieka, który jest martwy i człowieka, który jest żywy, nawet ich ubierzemy tak samo i jakby ten będzie udawał, to łatwo poznamy, który jest martwy, który nie. A my, chrześcijanie, jesteśmy narodzeni na nowo. Mamy w sobie życie. Mamy w sobie Boga, który jest dawcą życia. Bóg mieszka w sercu każdego ochrzczonego człowieka. To jakże
Bo skoro my jesteśmy żywi, jako ochrzczeni, a osoby nieochrzczone, osoby niewierzące są jakby nieżywe, to dlaczego my dzielimy ich lęki, ich poglądy, ich czyny, ich to, co jakby to... Ja się czasem boję otwierać Facebooka. Fakt, no wiadomości, tu chyba kiedyś się o tym dzieliłem dosyć szczegółowo. Od 4 lat nie oglądam żadnych wiadomości, nie czytam gazet, nie słucham wiadomości, mam powyłączane wszystkie portale wiadomościowe w komputerze. Odciąłem się od wszelkich wiadomości, tak? Jedynym źródłem wiadomości dla mnie jest ta oto książka, tak? Oczywiście nie jestem osobą odciętą od świata i wiadomości, tak? Od tego, co się dzieje. To wszystko do mnie dociera. Ale mam filtr. Mam filtr. Nie bruję, nie piję brudnej wody w kuchni. Stoi taki dzbanek, który ją filtruje i piję czystą wodę. I też nie piję brudnej wody wiadomości. Mam coś, co ją filtruje. I jak otwieram wiadomości, otwieram jakieś tam wiadomości, które do mnie docierają. Otwieram Facebooka, otwieram jakieś tam inne portale i czytam, co moi przyjaciele, znajomi umieszczają. Z tego jasno wynika, że ktoś próbuje nas przestraszyć. Ktoś próbuje, abyśmy my, osoby wierzące, zaczęli reagować tak, jakbyśmy byli tacy sami jak świat, a nie jesteśmy, bo świat jest martwy, a my jesteśmy żywi. Paweł pisze w liście do Kolosan dalej: jako wybrańcy Boga, okryjcie się głębokim miłosierdziem, okryjcie się łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością, żyjcie ze sobą w zgodzie, przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciwko drugiemu, ponieważ Pan wam przebaczył. Wszystko to czyńcie z miłością, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusa, do którego zostaliście powołani w jednym ciele, niech kieruje waszymi sercami i bądźcie wdzięczni. I teraz takie ważne zdanie. Pouczajcie się wzajemnie z całą mądrością i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach. Czy tak jest, czy tak wygląda rzeczywistość naszych katolickich czy chrześcijańskich dyskusji? Czy tak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa w XXI wieku w obliczu nadchodzących zagrożeń? W 13 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus mówi: kiedy usłyszycie o wojnach, pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. W 13 rozdziale dalej pisze, mówi Pan Jezus, że wówczas, bo on nam wcześniej mówi, że będą trzęsienia ziemi, wojny, klęski głodu, wszystkie złe rzeczy będą się działy. I mówi: ujrzą Syna Człowieczego wówczas przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. To samo, co u Łukasza. W Ewangelii Mateusza te same wydarzenia Mateusz opisuje tak, że będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. O, to chyba bliskie. Mówi Pan Jezus u Mateusza: wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Chwila ciszy. Przypomnieć, czy tak nie jest. Mówi, że ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. I dalej mówi Pan Jezus, że będą narzekać wszystkie narody ziemi. Ileż ja widzę tego narzekania. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. I nikt nie wie, kiedy to się stanie. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
znamy historię Noego. Tak? Noe robił coś, co było kompletnie niepopularne, inne. I nikt inny tego nie robił. Ale on słyszał Boga i był mu posłuszny. I szedł za jego wezwaniem. I w rezultacie, po kilkudziesięciu latach przygotowań, on przeżył. Reszta nie. Myślę, że jeżeli ktoś by go podejrzał, nie? Zgapił chociażby tylko, kto komu zabroni, to też by przeżył potop. Co prawda potop przyszedł nagle, ale Noe budował łódź przez kilkadziesiąt lat. W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, w dalszym ciągu, po tym, co przeczytałem na początku, Pan Jezus mówi: czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka. Czyli troski, nasze zmartwienia obciążają nasze serce tak, że możemy nie zauważyć tego, że Pan Jezus do nas nadchodzi. Możemy przegapić Jego nadejście. Upodabniając się do całej reszty świata, możemy się do nich tak upodobnić, czy z nimi zginiemy. Ha? To jest zagrożenie dla nas chrześcijan. Ale troszeczkę więcej, bo te wszystkie nasze sformułowania, koniec świata, apokalipsa, przysparzają o lęk, o strach. Ja się przez większość życia bałem tego, co to będzie, jak przyjdzie Pan Jezus. Co to będzie, jak nasz świat. To jeszcze nie jest ten czas, kochani. Ja nie mówię, że to się teraz dzieje. Ale Pan Jezus powiedział, że przyjdzie i jesteśmy ponad 2000 lat bliżej wypełnienia Jego obietnicy niż ludzie z Jego czasów. Ludzie, którzy słyszeli te Jego słowa. Więc jest bliżej. Więc nadchodzi. Więc to jest prawda. Jaki to dzień? Pisze prorok Izajasz o Bogu. To jest 3000 lat temu. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność, nie ulęknę się, bo jest moją mocą i pieśnią moją. On stał się moim zbawieniem. I powiecie w owym dniu, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest Jego imię. Wznoś okrzyki i wołaj radość z radości. To jest nasza postawa. Bóg, wspaniały Bóg nadchodzi. To był 12 rozdział, a w 25 rozdziale Izajasz pisze o tym, jak będzie wyglądał koniec świata. Pan zastępów, czyli wspaniały wielki Bóg, przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i z najwyborniejszych win. I zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. I raz na zawsze zniszczy śmierć. I wtedy? Co będzie wtedy? Wtedy Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Tak będzie chwilę później, po naszym patrzeniu w górę. Tak będzie chwilę później. Bóg sam przygotuje ucztę. Bóg sam będzie służył nam. Usłuży nam do tej uczty, a potem podejdzie do każdego z nas i otrze nasze łzy i zmartwienia sam osobiście. W 60 rozdziale proroka Izajasza jest tak napisane: powstań, świeć,
bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Psalm 98 wzywa nas, tak kilka wybranych słów. Śpiewajcie, Pan okazał swoje zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Radośnie wykrzykujcie na cześć Pana całą ziemię. Cieszcie się, weselcie, grajcie, śpiewajcie, radujcie się wobec Króla, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. My czasem boimy się tego sądu, bo nam sąd często kojarzy się z wydawaniem wyroków. Sąd bardzo często kojarzy nam się z potępianiem kogoś. Sąd często kojarzy nam się ze skazywaniem kogoś. A na czym polega Boży sąd? Boży sąd polega na tym, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu. Zapłacił dług. Odkupił nas. I nas zbawił. A my przyjmujemy to Jego zbawienie. I to jest dobra nowina. I to jest dobra wiadomość. Słowo Ewangelia znaczy dobre wiadomości. I jakie są te dobre wiadomości? No właśnie te, że jesteśmy zbawieni. I cokolwiek by się działo, jesteśmy zbawieni. I patrzymy w górę. Bo tam jest źródło naszego zbawienia. Podnosimy głowy do góry. Nie spuszczamy w dół. Ani w lęku. Ani we wstydzie. Ani w żadnej innej postawie. Podnosimy głowy do góry. Bo zbliża się nasze odkupienie. Nasze zbawienie. Jezus nadchodzi. Tam jest Jezus, który przychodzi. I skoro my przyjęliśmy dobrą nowinę, to jesteśmy też do dobrej nowiny, do głoszenia dobrej nowiny, wezwani. To nie ma być tylko dla mnie osobiście, to nie ma być egoizm chrześcijański. Jestem zbawiony, ho, ho, fajnie, wy se wszyscy pomrzyjcie. Nie. Bóg ma przeze mnie jaśnieć, Bóg ma przeze mnie świecić. Pisze święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 18-19 wers, że stworzenie, wszystko co jest stworzone, cały wszechświat, oczekuje z upragnieniem objawienia się synów Bożych. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to ty i ja jesteśmy Bożymi synami. Bóg nas adoptował przez Pana Jezusa. Jesteśmy Bożymi synami, Bożymi córkami. Napisze Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne przeminęło, nastało nowe. Jesteśmy nowi. Tak? I, to 20 werset, jesteśmy więc posłani w zastępstwie Chrystusa jako przedstawiciele Boga. Tam w oryginale jest. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi. Który przez nas, tak? Bóg przez nas zachęca. To słowo zachęca oznacza też wzywa, wzmacnia, dodaje odwagi, pociesza. I to słowo pociesza, to słowo generalnie jest tym samym słowem, z którego wywodzi się jedno z imion Ducha Świętego, pocieszyciel, czyli paraklet. Czyli Bóg przez nas chce też służyć całemu światu. W tym dziele pocieszania. Każdy z nas jest parakletem. Ma być takim ambasadorem, który jest parakletem. Ambasadorem z nieba, na ziemi. Co to jest ambasador? Ambasador to jest osoba, która na terenie innego kraju reprezentuje swój kraj. Tworzy swoje królestwo w innym królestwie. Tak? I tak samo my. Należymy do tamtego królestwa. Tam jest nasz dom, tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasze królestwo. Tam należymy. A tu? A co tu? Tu jesteśmy ambasadorami. I na naszym terenie, tak jak wchodzimy do ambasady, załóżmy Stanów Zjednoczonych, w Warszawie, tak? To już nie jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy na terenie Stanów Zjednoczonych.
Tak samo powinno być wokół nas. Ktokolwiek zbliży się do nas, nie jest już na swoim terenie. Jest na terenie Bożego Królestwa, które jest w nas. A co to jest Boże Królestwo? Napisze Paweł w 14 rozdziale listu do Rzymian. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I my mamy głosić to Królestwo Boże. To wszyscy mają odczuwać w naszym otoczeniu, naszym chrześcijan otoczeniu. To jest wielka odpowiedzialność, wielkie wezwanie, że sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym mają się udzielać tym, którzy się do nas zbliżają. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, posyłając 12 apostołów w świat jeszcze za swojego życia, za takie pierwsze posłanie, żeby szli i głosili Ewangelię, mówi: idźcie i głoście. W zasadzie mówi: idąc, głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypełniajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bardzo lubię ten fragment, bo tam jest owca. To jest nasze wezwanie. To Królestwo Boże, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością, ma się objawiać w naszym życiu w uzdrawianiu chorych, wskrzeszaniu umarłych, oczyszczaniu trędowatych, wypędzaniu złych duchów. Kiedy w Ewangelii Łukasza, to jest to sam mniej więcej tekst, jest wtedy, kiedy Pan Jezus posyła 72 swoich uczniów do działalności ewangelizacyjnej i mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, oto idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Idziemy toczyć walkę ze światem. O tej walce mówi święty Paweł w liście do Koryntian. To jest drugi list do Koryntian, 10 rozdział. I Paweł mówi: nie toczymy walki po ludzku. Mówi: broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga. Czerpie moc, zdolną zniszczyć twierdzę. Ja powtórzę jeszcze raz. Broń, to jest czwarty wers, broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga czerpie moc zdolną zniszczyć twierdzę. Jeszcze się boisz? Jeśli tak jest, to Paweł pisze dalej. Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić ją do posłuszeństwa Chrystusowi. Jakby to było mało, w liście do Rzymian Paweł wzywa: nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. Mamy, kochani, władzę i moc nad tym, żeby wziąć każdą myśl, która prowadzi do lęku, każdą myśl, która jest lękiem, każdą myśl, która niepokoi nasze serce, której nie chcemy, do niewoli. I żeby ją poddać, doprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi, czyli do posłuszeństwa Ewangelii, czyli do posłuszeństwa dobrym wiadomościom od Boga. Tak? A jakie są dobre wiadomości? Bóg jest dobry. Bóg cię zbawił. Bóg cię kocha. Bóg cię zbawił. Bóg ci wybaczył. Możesz przyjąć Boże wybaczenie. I możesz zacząć żyć z Ewangelii, Ewangelią. I możesz zacząć, niezależnie od tego, jak daleko zaszedłeś, jak daleko zaszłaś, jak dalece jesteś zagubiony, zagubiona, możesz rozpocząć życie z Jezusem. On na ciebie czeka. On ciebie pragnie. I to jest naszą odpowiedzialnością ludzi ochrzczonych, że jeżeli siądziemy pisać cokolwiek w internecie, jeżeli cokolwiek, czymkolwiek będziemy się chcieli dzielić z przyjaciółmi, cokolwiek będziemy chcieli powiedzieć światu,
czy temu najbliższemu, czy temu dalszemu. To żeby to było przemienione przez Jezusa Chrystusa, żeby to było przefiltrowane przez tą książkę. Bo jeżeli, tu jest ważne zdanie, jeżeli z mediów społecznościowych, jeżeli z wiadomości, z tego co czytasz, oglądasz, słuchasz, bierzesz więcej informacji niż z tej książki, to oddalasz się od Jezusa Chrystusa, to jesteś w kłopocie, to możesz dać się zwieść. A tego nie chcemy. A tego nie chcemy. Tu nas, kochani, zostawiam. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania filmu, do subskrybowania tego kanału, do udostępniania tych filmów swoim znajomym i zachęcam przede wszystkim każdego z Was do tego, abyśmy wspólnie zalali internet dobrem, nadzieją, radością, pokojem, miłością, jednością. Tym, o czym mówi Paweł w liście do Kolosan, co czytałem na początku, że... Okryjcie się głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością. Żyjcie w zgodzie, przebaczajcie sobie nawzajem. A pokój Chrystusa, a wszystko to czyńcie z miłością, a pokój Chrystusa, do którego zostaliście powołani w jednym ciele, niech kieruje waszymi sercami i bądźcie wdzięczni. To jest nasze powołanie. To jest to, czym mamy zalać ten świat. Zapraszam, zachęcam do tego. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pa, pa!